Awaria czajki. Wiadomo, co było przyczyną błąd w projekcie, przyczyną awarii i rurociągu pod dnem Wisły. Przyczyną awarii kolektorów przesyłających ścieki pod Wisłą do oczyszczalni, czajka, z sierpnia 2020 rok. Były błędy w projekcie zleconym w 2006 rok. Poinformowało MPFiG na swojej stronie internetowej. Informacje te podało wcześniej Radio Z. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że zakończyły się trwające ponad rok badania przyczyn awarii kolektorów ściekowych pod Wisłą z sierpnia 2020 rok. Ekspertyza Politechniki Krakowskiej jako przyczynę awarii wskazuje błąd w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego polegający na braku zaprojektowania odpowiedniego drenażu, czytamy w komunikacie. MPFiG wyjaśniło, że drenaż pozwoliłby na odprowadzanie nadmiaru wody i ścieków z przestrzeni otaczającej rurociągi, co uniemożliwiłoby osiągnięcie niebezpiecznego dla instalacji ciśnienia zewnętrznego generowanego ciśnieniem z rurociągu syfonu. Wskutek braku takiego drenażu wyciek ścieków z rurociągu wytworzył krytyczny poziom ciśnienia na zewnątrz nitki B. Doprowadziło to do jej lokalnego zniszczenia. Gwałtowny wyciek ścieków wyniósł płytę dociążającą i dokonał wielu zniszczeń, a także uszkodził nitkę A, podkreślono. Nic wcześniej nie wskazywało na wadliwość systemu drenażu. Miejskie przedsiębiorstwo podkreśliło, że żadna dokumentacja, którą MPFiG dysponował przed sierpniem 2020 rok, ani opinie sporządzone po pierwszej awarii, w tym przez biegłych powołanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, nie wskazywały na wadliwość systemu drenażu. Awaria z sierpnia 2020 rok miała odmienny charakter od wcześniejszej awarii w 2019 rok, kiedy uszkodzeniu uległ niefabryczny łącznik między rurociągiem stalowym a rurociągiem z GRP znajdujący się na początku tunelu. Naprawa w 2019 rok wyeliminowała te czynniki, które ujawniły się w trakcie pierwszej awarii. Do drugiej awarii doszło natomiast kilkaset metrów dalej, na odcinku, który nie był dotknięty skutkami pierwszej, wskazano. Ekspertyza Politechniki Krakowskiej potwierdziła konieczność całkowitego demontażu rurociągów znajdujących się w tunelu. W związku z wnioskami ekspertyzy, określającymi jako przyczyny awarii błędy projektowe zawarte w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest zobowiązane do złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełniania przestępstwa, przekazano. Układ uległ dwóm awariom. MPFiG przypominało, że decyzja o rozbudowie oczyszczalni ścieków Czajka oraz budowie układu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oś Czajka, tym samym rezygnacji z budowy oczyszczalni ścieków po lewej stronie Wisły, podjęta została uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy odpowiednio w roku 1999 i roku 2005. Układ zaczął działać w 2013 roku i uległ dwóm awariom, w 2019 i 2020 roku. W 2019 w wyniku decyzji premiera Mateusza Morawieckiego z pomocą przyszło wojsko. Zbudowało most pontonowy, na którym ułożono zapasowe kolektory. Rok później również saperzy zbudowali most pontonowy dla alternatywnego układu przesyłowego. Po awarii w 2020 rok. MPFiG, na podstawie decyzji nakazowej PINP, przystąpiło do prac naprawczych i budowy alternatywnego układu przesyłowego. Pierwsza nitka tego układu zaczęła działać jeszcze w grudniu 2020 rok, druga została oddana do użytku w czerwcu 2021 rok. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi pod Wisłą z zakładami Świderska i Farysa. Awaria rurociągu pod dnem Wisły. Trwa postępowanie w prokuraturze regionalnej w Warszawie. Trwa postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia. Na skutek drugiej awarii kolektorów doprowadzających nieczystości do oczyszczalni ścieków Czajka, z sierpnia 2020 roku, konieczne było wybudowanie awaryjnego mostu pontonowego, na którym wybudowano zastępczy rurociąg. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca skomentował doniesienia Radia Z wpisem na Twitterze. Przypomnę, że mówiłem o tym wielokrotnie.
MPFiG w Warszawie po pierwszej awarii w 2019 rok. Usunęło skutek, a nie przyczynę i dopuściło do kolejnej, jeszcze większej awarii rok później, dodał, i skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury. Czekamy na wyniki śledztwa i konsekwencje.